ważny występ, słabszy początek sezonu, ale wygląda na to, że złapał wiatr w żagle lub wiatr pod narty. Pytałem go, co jest powodem, że zaczyna lepiej skakać, powiedział, psychika, czuje się pewniej. I to powinniśmy zobaczyć dzisiaj w tym skoku i jest pięknie. No brawo, około brawo. 130 metrów. On walczy o nominację olimpijską, widać w nim zdecydowaną zmianę. Nie był pewny na turnieju czterech skoczni, ten wyjazd to na pewno było dla niego przykre. Był przecież w składzie, który wywalczył brązowy medal w Val di Fiemme. Teraz 131 metrów. Tylko 1,2 punktu dodane, prawie bez wiatru podczas jego skoku, ale znakomite noty. 4,19, 1,18,5 punktu, odległość 131 metrów, a więc pół metra bliżej niż lądował Robert Kraniec. I po tej twarzy widać, że to jest już przekonany o tym, że zrobił to, co trzeba zawodnik. Tak jest. No to wprawdzie pierwszy skok, pamiętam.